Dzień dobry Państwu, Anna Nartowska, Studio Polskiej Agencji Prasowej, specjalne wydanie programu z 31. Forum Ekonomicznego w Karpaczu, a gościem studia PAP jest pan Zbigniew Giżyński, poseł Koło Poselskie Polskie Sprawy. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Panie pośle, jakiś czas temu zapowiedział pan zbudowanie nowej siły politycznej. Na jakim procesie zaawansowania są te prace związane z budową nowych struktur? W tej chwili prowadzimy po pierwsze rozmowy z różnymi osobami, które chcielibyśmy zachęcić do tego, żeby z nami współpracowali. Zależy nam na tym, aby odświeżyć polską politykę, aby wprowadzić do niej sporo osób nowych, które mają już spory dorobek zawodowy, nieraz bardzo duży dorobek zawodowy, a wcześniej nie angażowały się, bądź angażowały się w bardzo niewielkim zakresie w sprawy publiczne, a chcielibyśmy, aby nasza polityka była po prostu lepsza. A to z całą pewnością by pomogło, bo dopływ świeżej krwi jest potrzebny w każdym zawodzie, w polityce także. Takie rozmowy prowadzimy. Drugim takim elementem, który w ostatnim czasie jest nam potrzebny i bliski, to są spotkania w terenie, gdzie budujemy struktury w ramach klubów Instytutu Jana Olszewskiego, które chcielibyśmy, aby w przyszłości były naturalnym źródłem pozyskiwania osób do takiego projektu politycznego, jaki chcielibyśmy, aby na wiosnę ujrzał światło dzienne. Oczywiście wtedy, jeżeli Polacy będą sobie tego życzyli. Mówi pan o tym, że ta siła polityczna ma stanowić alternatywę, ma być taką odskocznią pomiędzy bieżącą walką polityczną, między Platformą Obywatelską a Prawem i Sprawiedliwością, ale to nie są nowe postulaty. Już były postaci na polskiej scenie politycznej, które takie tezy, takie chęci zgłaszały, ale często okazywały się to projekty sezonowe, krótkoterminowe. Nie obawia się pan, że to jest skok na głęboką wodę? To jest odważne wyzwanie. Zdajemy sobie sprawę, że droga przed nami długa, ale jesteśmy też pewni, że to jest ten właściwy moment, kiedy Polacy są trochę zmęczeni takim sporem, który trochę już jest jałowy. O ile on miał pewną rację bytu jeszcze kilkanaście lat temu, to dzisiaj coraz bardziej ta formuła się wyczerpuje. Tak jak swego czasu wyczerpała się formuła sporu między Solidarnością i ugrupowaniami postsolidarnościowymi, a dawnym PZPR-em i już potem odnowioną lewicą post-PRL-owską. I to mniej więcej w roku 2005 przestało funkcjonować. Pojawił się nowy spór między wizjami Polski, w dużym uproszczeniu teraz przypomnę nazwy, Polski Solidarnej i Polski Liberalnej. Dziś okazuje się, że nie ma tego konfliktu, już nie ma sporu między Polską Solidarną i Polską Liberalną. Jeżeli Donald Tusk, rzekomy liberał, mówi, że być może będziemy skracali tydzień pracy do 4 dni, jeżeli mówi, że nie tylko utrzyma 14 wprowadzoną przez Prawo i Sprawiedliwość, a nawet 15, którą zaproponował pan prezydent Andrzej Duda, ale w ogóle to jeszcze 16 i nie wiem, czy 17 zaraz nie będzie wprowadzał, to znaczy, że tak na dobrą sprawę tego sporu między wolnorynkową i trochę bardziej socjalną wizją państwa już nie ma. Że wszyscy troszeczkę uczestnicy tego konfliktu stali się bardzo socjalistyczni w nastawieniu do gospodarki. Uważamy, że jest przestrzeń dla ludzi, którzy myślą w kategoriach wolnorynkowych, którzy chcą stawiać na przedsiębiorczość. Takie miejsce jak Forum Ekonomiczne jest do tego dobrym zresztą przykładem, aby o takich sprawach mówić. Stąd chcemy iść z umiarkowanym, spokojnym programem gospodarczym, który będzie przyciągał do nas ludzi myślących w trochę innych, bardziej nowoczesnych kategoriach, sięgających przyszłości. Jakie są konkretne założenia tego planu programowego, nowego ugrupowania, pana ugrupowania, o którym pan mówi? Przede wszystkim tym założeniem podstawowym jest zwiększenie aktywności Polaków, a zmniejszenie czegoś, co stało się z jednej strony dewizą obecnej władzy, podchwyconą przez drugą stronę, czyli takiego drukowania pieniędzy i wpuszczania ich do rynku poprzez różnego rodzaju programy społeczne, nieraz nawet potrzebne w określonym momencie, takie jak 500+, jak wspieranie polskich przedsiębiorstw w wyniku lockdownu. Tylko że to wszystko wygenerowało nam ogromne problemy, dziś których jesteśmy świadkami, z tym, że tego pieniądza na rynku jest nadmiar, że pojawiła się inflacja, która tak de facto konsumuje te pieniądze, które zostały do ludzi
przekazane w takiej czy w innej formule. Uważam, że to jest droga, którą trzeba już zaprzestać, że trzeba wprowadzić rozwiązania wolnorynkowe, zmniejszyć podatki, uprościć je, zastanowić się nad wprowadzeniem jednolitej stawki podatku VAT na różne produkty, która ułatwi rozliczania dla przedsiębiorców, wprowadzić być może, nad tym będziemy rozmawiali, dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców na określonych zasadach, tak żeby oni nie musieli zaraz jak tylko rozpoczną swoją działalność płacić ogromny haracz na rzecz państwa, jak jeszcze nie zarobili nawet jednej złotówki. Wprowadzić uproszczenia, które spowodują, że będzie mniej barier administracyjnych. Postawić na prywatną przedsiębiorczość, gdyby obecny rząd, który niestety, podkreślam niestety, nie odwrócił fatalnej polityki poprzedników dotyczącej likwidacji kopalń. Był otwarty chociażby na prywatny kapitał w przemyśle wydobywczym, to pewnie dzisiaj z tym węglem też mielibyśmy mniejsze problemy. Trzeba postawić na przedsiębiorczość Polaków. Polacy, którzy wyjeżdżali z Polski, jak wstąpiliśmy do Unii Europejskiej, na skutek takich możliwości, jakie się pojawiły, czy to na Wyspach Brytyjskich, czy to w Niemczech, czy to we Francji, są tymi, którzy są najbardziej aktywni na rynku, najbardziej przedsiębiorczy, najbardziej chcący pracować na swoim. I w Polsce również jest podobnie. Mamy tak naprawdę miliony aktywnych zawodowo ludzi, którym trzeba dać lepsze warunki, a nie patrzeć na nich jak na kogoś, którego można jeszcze w podatkach troszeczkę wycisnąć, żeby było na takie lub inne programy, co dzisiaj robią nieomal wszystkie partie i Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska, która już dawno przestała być formacją odwołującą się do tego typu elektoratu. Założenie nowej partii, nowego ugrupowania przekreśla porozumienie polityczne z Prawem i Sprawiedliwością? Nie, na tym etapie nie, ponieważ my jesteśmy koalicjantem. Przypomnijmy, że w Polsce były tradycje funkcjonowania różnych ugrupowań w koalicji, które potem samodzielnie startowały w wyborach. O, daleko nie szukajmy, Platforma Obywatelska z PSL-em przecież miały koalicję przez 8 lat, a każda formacja w obu wyborach i po 4 i po 8 latach startowała zupełnie niezależnie. My w obecnej sytuacji, która jest, kiedy trwa wojna, kiedy Polsce potrzeba stabilnego rządu, kiedy powinno się zlikwidować konflikty, chcieliśmy pomóc i pomagamy rządowi, bo to jest obowiązek patriotyczny. Jeżeli ktoś, tak jak Platforma Obywatelska, uważa, że można wtedy ruszać stoliczkiem, żeby wywrócić scenę polityczną, to jest nieodpowiedzialność. Nie można tak robić, zwłaszcza jak jest wojna. Będą wybory jesienią przyszłego roku, trzeba się do nich przygotować, trzeba uczciwie stanąć w szranki wyborcze, trzeba pokazać, jakie się ma propozycje dla Polaków, a nie się zastanawiać, że im będzie gorzej do tych wyborów, tym lepiej, bo wtedy ja się dorobię na tym, że się rządowi w jakiejś zasadzie, w jakichś sprawach nie udaje. To jest błąd. My tego błędu nie chcemy popełniać, my chcemy uczciwie współpracować z rządem, bo to jest obowiązek patriotyczny każdego polityka w sytuacji, kiedy mamy tak daleko niestabilną sytuację na granicy, która nie jest dla nas korzystna, która na nas też negatywnie wpływa. A na jakiej bazie ludzkiej pan chce to ugrupowanie zbudować i rozszerzać? Na razie to jest 3 członków koła poselskiego Polskie Sprawy. Pani Agnieszka Ścigaj zresztą została członkiem rządu, ale poza panem i panią Agnieszką Ścigaj także poseł Sośnierz. Ile takich działaczy, ile osób, które w tej chwili wokół tej formuły się koncentrują, jest? Powstaje sieć klubów Instytutu Jana Olszewskiego. Jest Stowarzyszenie Polskie Sprawy, które oczywiście jest także naszym naturalnym zapleczem politycznym. Wokół nas powstają mnóstwo różnych ciekawych projektów obywatelskich. Liczymy na ogromną aktywność młodych ludzi. Prowadzimy rozmowy z osobami, które są lokalnymi liderami opinii, aby także ich zachęcić, aby poszukać ich nie tylko w Warszawie, w Krakowie, czy w Toruniu, czy na Śląsku, ale poszukać ich w Jeleniej Górze, w Karpaczu, poszukać ich w Przemyślu. Miło nam się chociażby współpracuje z panem prezydentem Przemyśla Wojciechem Bakunem. Zwrócić się do środowisk samorządowych, które chciałyby mieć większy wpływ na to, co się dzieje w centralnej polityce. Ale konserwatywnych. Generalnie zwracamy się do wszystkich, którzy są otwarci na uczciwą rozmowę o Polsce. Nie chcemy się dzisiaj
zamykać tylko w jednym lub w drugim środowisku, bo uważamy, że jak są ważne sprawy polskie, to czy ktoś jest konserwatystą? My jesteśmy konserwatystami generalnie oczywiście. No, odwoływanie się do spuścizny Jana Olszewskiego plasuje państwa w sposób jednoznaczny. Ale oczywiście, ale Jan Olszewski był człowiekiem otwartym. Ja miałem przyjemność ogromną współpracować z nieżyjącym już niestety premierem, który potrafił także docenić dziedzictwo chociażby Polskiej Partii Socjalistycznej, zwracając uwagę na te aspekty niepodległościowe tego środowiska. Potrafił i nie było dla niego problemem współpracować ze środowiskami wolnomularskimi, a jednocześnie był osobą głęboko przywiązaną do tradycji związanej z polską tradycją narodową, osadzoną w realiach świata zachodniego, w chrześcijaństwie. To wszystko jest pewne wspólne dziedzictwo i my niepotrzebnie niekiedy tak się dzielimy, że ten jest konserwatystą, a ten jest liberałem. Świat tak na dobrą sprawę w dużej mierze dzieli się na ludzi uczciwych, którzy chcą z sobą rozmawiać i tych, którzy są tak bardzo przekonani o tym, że tylko oni mają rację, że nie są w stanie na ten temat rozmawiać z nikim. Ja nie miałem problemu, będąc politykiem, o raczej konserwatywnym spojrzeniu na świat, chociażby pojechać, bo byłem zaproszony na panel do pana prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, Campus Polska. Nie dlatego, żebym podzielał opinie, które tam były wygłaszane, ale uważam, że w każdą opinię trzeba się wsłuchiwać. Oni się wsłuchiwali w mój głos, ja w ich. Każdy czegoś się z nas nauczył. Czyli został pan symetrystą? To jest ciekawe określenie, ale to jest troszeczkę tak, że myślę, że jeżeli chcemy przełamać ten zły, jałowy spór, który toczy naszą politykę, który prowadzi do tego, że jak nagle są problemy z gazem czy z węglem, to Platforma ręce zaciera, hurra, będzie zimno w zimę, to tamci dostaną w skoś i wyborcy zagłosują na nas. Tak nie można uprawiać polityki. I to nie jest kwestia symetryzmu czy niesymetryzmu, tylko to jest kwestia pewnej rzetelności, odpowiedzialności. Polityka i w przypadku każdego polityka podstawową rzeczą to jest kwestia odpowiedzialności. Jak ja jestem wykładowcą akademickim na moim uniwersytecie w Toruniu i mam za tydzień egzaminy licencjackie moich seminarzystów, to mając świadomość tego, że to jest ważny dla nich dzień, ja wstaję dzisiaj bardzo wcześnie rano, nie dlatego, że przychodzę do państwa do studia, ale dlatego, że musiałem usiąść, wykorzystując to, że umieścili swoje prace w systemie akademickim, napisać recenzję tych prac, które znałem zresztą, bo przecież były pisane pod moim kierunkiem, bo to jest moja odpowiedzialność jako człowieka, który poważnie podchodzi do swojej pracy. W polityce jest podobnie. Nas jest nie stać dzisiaj na to, żeby zamknąć się w swoich bańkach, ciesząc się, że w tej bańce jest mi dobrze, bo nie widzę tych złych ludzi z PiS-u albo tych okropnych kunktatorów z Platformy Obywatelskiej. To jest rzecz, którą my musimy przełamać, my musimy poprzekuwać te bańki, spotkać się jeszcze raz. Być może potem się znowu rozstaniemy, bo nie dogadamy się we wszystkim, ale z tej rozmowy okaże się, że ze 100 spraw, które nas dzielą, tak nam się wydaje, że nas dzielą, może 10-15 spraw jednak nas łączy, a 10-15 innych wprawdzie nas dzieli, ale te różnice nie są aż takie duże. Nagle się okaże, że tylko w połowie spraw jesteśmy ze sobą skonfliktowani, mamy inne wizje, a w dużej części jesteśmy w stanie się dogadać. A tak pana największy zarzut wobec Jarosława Kaczyńskiego? Jarosław Kaczyński jest politykiem niezwykle skutecznym. Trudno w związku z tym mu wprost sformułować jakiś zarzut, bo wykreował wielu premierów, prezydentów, odgrywa ogromną rolę na naszej scenie politycznej i należy do trzech najważniejszych polityków na przestrzeni ostatnich 30 lat, obok Aleksandra Kwaśniewskiego, Donalda Tuska, to Jarosław Kaczyński odgrywał i odgrywa wiodącą rolę w polskiej polityce. Ale myślę, że po drodze zgubił wielu wartościowych ludzi. Ruch kadrowy, jaki się wokół Prawa i Sprawiedliwości od lat odbywa, powoduje, że wielu naprawdę świetnych fachowców gdzieś tam się wykruszyło. Można byłoby z ich wiedzy skorzystać. Sam takich ludzi znam, spotykam ich w całej Polsce. I myślę, że jeśli szukałoby się w życiorysie tak skutecznego polityka, co jest zawsze wyznacznikiem tego, czy ktoś jest dobrym, czy złym politykiem, jakichś wad, to ja bym wskazał na tę jedną. Ja zresztą zawsze uczciwie, rozmawiając z panem premierem Jarosławem Kaczyńskim, na to zwracam uwagę, że troszeczkę za dużo jest wokół tego środowiska osób, które mają przeciętne lub bardzo mizerne kwalifikacje, a zbyt wiele osób z naprawdę świetnym przygotowaniem zawodowym czy politycznym gdzieś tam znalazło się
na bocznym torze albo poza tym obozem. Tak nie powinno być. To jest ze stratą dla polskiej polityki. Także do tych ludzi mam zamiar sięgać. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Gościem Studia Polskiej Agencji Prasowej był pan poseł Zbigniew Giżyński, Koło Poselskie Polskie Sprawy. Dziękuję. Dziękuję ślicznie. Dziękuję także państwu i zapraszam na kolejne wydanie Studia Polskiej Agencji Prasowej Skarpacza jutro o godzinie 10:00.